Hej, cześć i czołem z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na czwarty odcinek z grą Car Detailing Simulator. Będziemy naprawiać kolejne auto. Mamy dwa zlecenia do wykonania w tej chwili. Royala Crowna. Okej. Tutaj mamy mycie kół. Między innymi. No i lecimy. Pianowanie. Jeszcze mi tu nie zaliczyło. Dobra, umyj. To myjemy. Nie wiem, czym się różni ten poziom. Przecież mam rozszerzoną wersję mycia. Od tego pierwszego, podstawowego. Nie wiem, czy szybciej myje. Może. Nie mam pojęcia. Dobra. My te, tylko jeszcze musimy te dodatkowe zlecenie na dole. Spłucz pianę i... Gdzieś to jeszcze zostało. Na szybie. I to jest, czyli karoseria, ale to za chwilę. Szyby. Najpierw to, potem szmatka. I jeszcze pasta. Aha, bo to jest jako... Dobra, jedna szyba. Dobra. Teraz to. Pilna szyba. Szmatka. Trochę dziwnie właśnie ta kamera wraca. Mogłaby zatrzymać się w tym miejscu. O, tu będzie polerowanie, widzę. Okej, została nam przednia szyba.
Ale dzisiaj sobie zrobimy trzy zlecenia i tak w sumie będzie chyba na spokojnie. Nie wiem, czy uda mi się coś tutaj osiągnąć więcej. Te refleksy są takie dziwne na tej przedniej szybie zawsze. I ciężko stwierdzić, ile tej szyby jest już wyczyszczona, a ile nie. Dobra. Szyby zostały umyte. Następnie jeszcze lusterka umyjemy. Dobra, teraz mogę wytrzeć karoserię. A, jestem na szybach, dobra. No to tak. Jak to jest ten rentgen, który możemy sobie pod prawym klawiszem sprawdzić dokładnie, ile tam jest do jeszcze wytarcia i w których miejscach. Jakoś dziwnie to wygląda. To są krople, ale jakoś ich nie mogę zmyć. Strasznie właśnie. Jakiś taki za mocny kontrast jest tej gry i bardzo ciemna ta gra jest. Nie widać tych dokładnie modeli, ale może po prostu gra chce ukryć po prostu pewne niedostatki graficzne może. Dobra, jest. Dobra, teraz przejdziemy do kół. Zestaw. Oczyszczenia kół. No i okej. Okej. Zlecenie powtarzalne. No i okej. I ostatnie kółeczko. Te wszystkie zlecenia niczym się nie różnią.
Można było zrobić to odwrotnie, że na przykład, nie wiem, każdy samochód będzie miał coś innego, bo tutaj mamy tak naprawdę wszędzie prawie to samo. Tylko różni się po prostu pojazd. No ale dobrze, no powiedzmy, że o tym jest ta gra, więc nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić. Dobra, pasta się skończyła. I tutaj mamy tył do podszlifowania, wypolerowania znaczy. Dobra. Teraz możemy sobie skan zrobić. Aha, tutaj skan nie działa. Dobra, tu muszę wziąć. A co to jest to? Jakiś miernik lakieru? A po co mi to? A komu to potrzebne? O, to jest ta lampka, która pokazuje, a że tutaj na przykład na środku. To są dwie ogólnie. Jest taka i taka. Czym się różni to od tego? Nie mam pojęcia. Są jakby dwie maszyny polerskie. Patrzę. Tu nie za wiele widzę. Czy to nie jest ta lampa? Nie, to jakiś ołówek. Dobra, tu jest ta lampa. Tu zostało. Dobra, tu cały zderzak by trzeba było zrobić. I tu cały dół. Dobra. Dobra, zaliczyło. Siedzenia. A jeszcze świateł nie robiliśmy. I lakierowania nie było, ale to jeszcze nie mam tej lakierni. Jak tu mogę? A tak, dobra. Super. Drugie siedzenie.
Gotowe. Wydaje mi się, że tu jeszcze jest jedna plama, nie? A nie, dobra, zaliczyło. Ok. No i tylna kanapa. I możemy zacząć naprawę. Dobra, samochodzik naprawiony. Wszystko na 100%. To możemy sobie odłożyć i oddać auto klientowi. Oczywiście zrobimy sobie zdjęcie. Okej. Pięć gwiazdek? Powinno być. Okej. Nadal 20. I ostatnie, to jest chyba ostatnie zlecenie. No bo już więcej nie mam miejsca na tej witrynce. A tego auta nie robiliśmy jeszcze. Taki samochód by się przydał. Birgo. A to jakieś takie proste zlecenie, tylko umyć szyby, koła i lusterka. Trzeba będzie tak wytrzeć karoserię. Taki kombiak. Wytrę może faktycznie. To nie będę musiał potem wycierać. Dobra. Kolejna szybka. Czemu mi tu nie zalicza wytarcia? Jakaś kropla została. Ok. Pasta się skończyła. Nie ma problemu. Nie wiem, czy mi to już zbonusowało, bo nie widzę. Kolejne. I tak trzeba będzie tą ściereczką jeszcze przejechać, bo widzę, że tam więcej jest zachlapań. Okej, teraz jeszcze tylna szyba. Okej.
Dobra. Lustereczko. I drugie lustereczko. A tu w tą stronę, ok. To chyba losowe jest, w którą stronę, bo raz miałem, że dwa razy w tą samą stronę trzeba było. Te walizki niczym się nie różnią poza kolorami, czasami ciężko stwierdzić. Co jest do czego, dopiero podpisane wiemy, nie? Mogłyby mieć jakąś małą plakietkę z taką ikonką, na przykład koła czy coś tam, nie? Czy polerki. Grube opony. I ostatnie. I jest bonus. Ok, samochodzik zrobiony. Tutaj możemy ewentualnie wziąć jeszcze szmatkę i dokończyć, wytrzeć tak naprawdę. No i ok, dobra, super. Możemy oddać auto klientowi. Zróbmy zdjęcie. Jest. Ok. I przeszliśmy na 20 poziom. Dostępne nowe ulepszenie. Ciekawe jakie. Zobaczymy. Czekajcie. Zobaczmy, jakie mamy zlecenia. Mamy tutaj Virgo Wooda, czyli pojawiło się kolejne zlecenie. Tylko ja już nie mam. Poczekajcie, zobaczmy, jakie jest ulepszenie nowe. Jak to było tutaj? Sklepik, zestawy, nic, ale ulepszenia garażu. Pierwsza lampa garażowa. Aha, dobra, 2000. Kup tablicę. Tu mamy wszystko. Tutaj mamy gablotkę na unikalne przedmioty. Ok, możemy kupić sobie tylko takie coś. Gablotki już nic nie możemy zrobić. Ok.
No dobra. Myślałem, że będę mógł wszystkie zdjęcia. Umieszczać, a się okazuje, że nie. Tylko nie wiem, tam pisało, że jakieś nowe ulepszenie się pojawiło, a ja tam żadnego nowego nie widziałem, tylko... No tu mamy tę lampę, zobaczymy, czy możemy ją jakoś włączyć. Czekajcie, to zobaczymy. Bo to jest ta lampa, nie? Ale ona chyba działa już. Więc nie wiem, o co chodzi. No chyba, że na mapie coś się pojawiło. Zaraz zobaczymy. Dobra, piana jest spłukana. Wytrzeć karoserię, ale umyjemy szyby najpierw. Czyli drugie kombi pod rząd mamy teraz. Tutaj ten układ szyb jest bardzo podobny do tamtego Virgo, tylko łód jest, czyli że ma tak boczki takie drewniane. Taka moda. To jest zaliczone. Tu jest zaliczone. I tu też zaliczone. Ok. No ciekawe, czy ta gra coś ma potem będzie miała więcej do zaoferowania. Tam wygląda na to, że powinniśmy mieć jakiś dostęp do jakichś unikatowych przedmiotów i przede wszystkim do własnych samochodów, ale na razie takiej opcji nie widzę. Dobra, i została nam tylna szybka. Teraz wytrę całą klapę. Okej. Dobra. To teraz wracamy do... Aha. Nie ma tu, dobra, lusterek. To tylko wyczyść wnętrze. Tylko osuszę go trochę. Żeby klient się nie złościł. Tutaj będzie coś nowego, bo mamy nowe zadanie. Usuń głęboką rysę. Zobaczymy.
na czym to polega. Mam dodatkowe oświetlenie, nadal ciemno jest. Dobra. Wyczyść wnętrze. No to oczyścimy. Okej. Dobra. Tylna kanapa. Dywaniki. Drugi dywanik. Muszę z tamtej strony stanąć. Właśnie muszę ja wymienić dywanik w swoim aucie. Tym prawdziwym. Dobra. Napraw siedzenie. To naprawiamy. Okej. Dobra, pierwsze siedzenie naprawione. Drugie. I to samo powtarzamy. Trzeba pokręcić trochę myszą. Dobra. I tylna kanapa.
Dobra, mamy to. Tak wygląda środek auta. Czekajcie. Możemy wysiąść. Dobra. Chciałem zobaczyć, jak się siada. O, tak się siedzi. A lata 70. Okej. To teraz. Gdzie jest ta duża rysa? Pytanie. Czekajcie, pozamykam drzwi. Nam to trochę przeszkadza. Tu jest taka lampa, która nam powinna pokazać. A nie, to nie jest. Nie, to jest lampa, ok. Tylko kurczę. No chyba, że. Gdzieś na dachu, ale nie pokazuje mi tego dachu. Nie, nic tu nie ma. Czujnik? Tym czujnikiem może coś trzeba sprawdzić. A to, co to? Czy to nie jest ta rysa? Poczekajcie. Taki pędzelek był jeszcze. No teraz nie mam tego pędzelka. Czekajcie, może inaczej, czymś innym. Zestaw do kół, do siedzeń, do wnętrz. Nie, do siedzeń na pewno nie. Czyszczenie karoserii to nie. Do świateł nie, do siedzeń nie, do wnętrza. Usuń głęboką rysę, ale gdzie jest ta rysa? Na pewno nie w środku. Może trzeba, poczekajcie. Tu mamy kolejne zlecenie, ale ja chciałem to zlecenie zobaczyć. A może do lakierni? Tu jest pokazane, dobra, opis jakiś. Chciałem tego, wczoraj dzieci. A jak robię, usuń głęboką rysę, to nie ma nic. Tutorial. Mycie kół. Rys na lakierze. No to jest to właśnie. Ale wiecie co? No jestem w
Kropce, bo nie wiem, co mam zrobić. O, jest. Znalazłem. Wcześniej go nie było. I pędzelek się pojawił. No, kręcę, kręcę, tylko nie działa nic. A, bo nie mam pasty, okej. Wiedziałem, że tam był jakiś pędzelek. No, super. Udało się. Coś nowego. Zrób zdjęcie. Tego Woodena, ale... Już nie mogę wrzucić nigdzie. Ej, a nie... A muszę? Z którego się pozbędziemy zdjęcia? Może tego? Aha, czyli nie mogę mieć więcej zdjęć. Okej. Pięć gwiazdek. Jakie zlecenie za 500. Abraham Ward Cruiser. Nie było tego auta już? O, to właśnie to, o takim samochodzie mówiłem, co opowiadałem wam o tych drzwiach odwrotnych, że właśnie bez belki. Ten akurat model już nie ma belki na środku. Co prawda, no to jest, ma wzmocnione podwozie, bo to jest kabriolet, więc to musi być całkiem inna płyta podłogowa w stosunku do zwykłego auta. No, bardziej usztywniona. Tam się auto nie załamało. Dobra, zapieniony. Mam nadzieję, że dobiję do 2000, żeby kupić jeszcze tą lakiernię. Tutaj mamy coś nowego. Znowu mamy nową mechanikę. Mycie... świateł. Wcześniej nie robiliśmy tego. Coś nowego. Wyczyść wnętrze, myj koła. Okej, nie mamy tego mycia okien, więc możemy wytrzeć go już teraz. Będzie polerowanie. Jakiś wymagający klient, bo mam mu wyczyścić karoserię, wysuszyć, a wydawało mi się, że jest sucha w miarę. Okej, tutaj u góry jeszcze. Z tej strony. Z tej strony. Tej. Czekajcie, muszę kucnąć. Nie, jest sucho. No to nie wiem, gdzie tu jeszcze jest. Te progi ewentualnie.
Tak, to nie widać, żeby to było gdzieś mokro. To nie wiem, o co chodzi. Dobra, potem to zrobimy. Wyczyść wnętrze zróbmy. Tutaj mamy niedzielone fotele, tylko kanapę z przodu i kanapę z tyłu. Dobra. Umyjmy koła. To jest do siedzeń. No dobra, do siedzeń. Naprawmy siedzenia. A jeszcze wnętrze trzeba wyczyścić. Dobra. Nie wszystko. Zapomniałem o dywanikach. Czyli widzicie, nie przepuści do pewnego punktu, jak nie zrobimy pewnych rzeczy. Wow, widzieliście to? Nie spodziewałem się tego akurat, że też odwrotnie otwiera się bagażnik. Ciekawe. Dobra, odcinek zrobimy gdzieś na godzinkę. Zrobię to zlecenie i może jeszcze jedno, żeby kupić te lakiernie. Może zrobię mogę zapis zrobić. To by się nie okazało, że coś się popsuło i dobra. Teraz drugie siedzenie. Muszę tą kamerę jakoś... Jak to odwrotnie zrobić? Okej. Koła. Okay.
Następne. I ostatni. Światełka sobie zostawimy na koniec. Zobaczymy, jak te światełka zrobić. Dobra. Polerowanie. Niepokoi mnie te czyszczenie karoserii. No nie może tak być. Jest niedoczyszczona. Tylko gdzie? W którym miejscu? Może gdzieś tutaj, na siedzeniach. Na jakimś załamaniu pewnie. Gdzieś nie zaliczyło tego momentu. I teraz nie wiem gdzie. Albo błąd w grze jest jakiś. Że krople dostały się gdzie. O, zaliczyło, dobra. Uff. Polerowanie. Lecimy. Nie wiem, czy się różni to od tego, może mi powiecie. Tu ma jakiś miernik temperatury, nie wiem o co chodzi. A tamten nie ma tego. Nie wiem, czy jest lepszy, czy gorszy. Taki kształt niby kanciaty, ale jednak. A, pasty nie mam. Ok. Nie było podpowiedzi, że R mam nacisnąć. Czemu? Czemu nie ma tego progresu żadnego? Tego nie wiem. Dobra. Nałożone. O, latarka. A, dlatego tak mówię, że tak ciemno jest. Bo w tej grze jest latarka. Może wyłączę ją. Tu przeszkadza. Patrzę. Strasznie wymagający ten pojazd jest. No, tu wszystko wypolerowałem. Jakby nie chce mi zaliczyć tego wszystkiego. Nie wiem czemu. Nic, przejdziemy się jeszcze raz. Może tą polerką.
Będzie lepiej. Pojawił się jakiś progres. Super. Jest lepiej. Oj. Nie mam pasty. Co mogę w nieskończoność robić? Ciekawe te światło, tutaj są z tyłu jakieś białe takie. Okej, dobra. Zaliczyło i mamy ostatni punkt, którego wcześniej nie robiliśmy, wyczyść światło. Na czym to polega? Okej. Na spryskaniu światełek. Te też? Nie, chyba. To jest pierwszy punkt. Spryskaj światła. Okej, punkt pierwszy, ale... Dobra. Wyszoruj światła. Wytrzyj światła. No, wycieram. Dobra, teraz jakaś polerka. Aha, bo na każdego... Dobra, tutaj mamy wszystko. Z tej strony jeszcze. Wytrzyj światła, nałóż pastę. Okej. Dobra, to są światła. To jest troszeczkę inaczej. O kurczę. No szoruję, szoruję. Dobra. Jakby tak wyszorował takim papierem ściernym, to raczej dobrze by to nie wyszło. To taki specjalna gąbka. Dobra. No tak to się robi. Teraz pytanie, czy pozbywamy się jakiegoś zdjęcia? Jak można zobaczyć? Kliknąłem na zdjęcie i aha, pokazuje nam nasze auto, które robiliśmy. Dobra. Okej. No, chciałbym zrobić zdjęcie temu autu, ale może, poczekajcie, mogę zrobić tryb foto, czyli zdjęcie zrobić mogę, najwyżej nie trafi na gablotkę. Okej. Super. Oddajemy auto.
Dobra. Zadanie wykonane, ale obiecałem. Obiecałem sobie, że zrobię te 2000, żeby kupić tą lakiernię. Więc troszeczkę przyciągniemy ten odcinek. Trzeba to zrobić jak najszybciej. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra, zapianowane jest. Auto z kar mechanika. Spłukać pijane całości. Jeszcze gdzieś jakaś została. Dobra. Będziemy myć szyby, dobra. Zestaw do szyb. Okej, gąbka. Ej, nie to. Gąbka się dziwnie porusza. Okej, tylna szyba. A jeszcze przednia szyba. Tutaj mamy znowu usuwanie głębokiej rysy. Czyszczenie wnętrza, widzę już. Dobra. Myjemy koła. Co ja wziąłem? Zestaw do kół. A nie zadziałało coś. O. Widzieliście? Przez chwilę był jakiś mega błąd. Nie zaskoczyło. Albo ja po prostu... Nie, może dobrze było, tylko ja coś źle... Spanikowałem. Okej.
Dominator opony. Okej. Jeszcze dwa kółka. A, będziemy też mieli czyszczenie świateł. Mam nadzieję, że to będzie łatwiej. To już bardziej takie normalne, współczesne światła tamte były. Tam jest dziwnie, że przy czyszczeniu świateł nie można obracać tym samochodem tak dobrze. Bo te tylne światła w tym aucie, które wcześniej robiłem, no to... To było dość problematyczne. Tu powinno być łatwiej. No i... Czemu mnie zalicza? Dobra. Tak, czyli to mamy. To teraz przejdziemy do tych świateł. Zobaczymy, jak to w tym aucie nam pójdzie. A, pozbądź się piany, wysusz auto. Dobra, okej. Okay. Wykończenie. Dobra, to wyczyścimy wnętrze najpierw. I tutaj nie będzie naprawiania siedzeń. Tylko czyszczenie. Super. Z tyłu kanapa. Trochę zostało po kole fioletu. No i co? Jest wyczyszczone. Czemu nie działa? Przez tą pianę? Dobra, zaliczyło. Okay. Najważniejsze. Teraz trzeba... A, jeszcze... A co jest jeszcze z wyczyszczone? A, dobra, dywaniki. Zapomniał. Ciekawe, tylko dywaniki z przodu czyścimy. A z tyłu przecież czasami są dywaniki, nie? I te plamy są wszystkie taki, w takim samym kształcie. Dobra. Klapa w dół. Czyścimy. Osuszymy pojazd. Będziemy mogli przejść do kolejnej sekcji. Powinna być taka opcja, że w momencie, kiedy już nam zaliczy, że jest auto suche, to te już krople, których no nie zrobiliśmy, powinny zniknąć po prostu automatycznie. A tu tak się nie dzieje. Chyba.
Jest już osuszony. Tutaj mamy taką wielką rysę. Więc... No jest. Papier. Dobra. Szybko się czyści. Umyj szyby. Ejże. Czemu mi nie zaliczyło umycia szyb? Coś jest nie tak, halo. Poczekajcie. Zaraz trzeba będzie do tego wrócić. Tak, papierem ściernym. Trzeba, że tę pastą do zębów najlepiej. I patrz, nie zalicza mi. Okay. O, jak ładnie zeszło. No pięknie. Kto by się spodziewał? No, z tym szorowaniem czasami tak jest głupio, zobaczcie. Gdzieś tu nie chwyta i nie wiadomo gdzie, nie? Dobra. Coś tutaj nie działa tak jak powinno przy myciu. To się w ogóle mi coś klikło. A, dobra, woda zniknęła. Okej. Okay. Tu poleruję, ale tak brzydko zostaje. Coś nie tak, nie? Nie powinno tak być. Dopiero jak szmatką wytrzemy, jest ok. Dobra, to jest załatwione, tylko coś z tą szybą poszło nie tak. Gdzieś coś. Umyj szybę. To jest ok, to jest ok, to jest ok. Ta sekcja jest ok. Ta jest jakby niedomyta, tak? Szyba. Okej, okay, teraz jest zaliczone. Dobra. Taki mały detal, aby zepsuł cały efekt.
Robię sobie zdjęcie oczywiście aucika, bo może trafi. No i co będzie? Dobra. Zadziałało. Trochę z opóźnieniem. Dobra. Przeszliśmy na 16 miejsce. Super. Ok. Więc mam 2500. Więc mógłbym. Tak, zestawów nie mam, ale ulepszenie. Tu mamy na 100%, tu na 100%, tu 100%, tu 100%, tu 100%. I tu mamy albo lampę drugiego poziomu. Albo lakiernię. Dobra. Ja kupiłem na razie lakiernię, ale jeszcze mogę tą lampę, tak? Za 2000, ok. Wiem, o co chodzi. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Kolejne zlecenia się pojawiły. Będziemy je robić w kolejnym odcinku. Do następnego. Mam nadzieję. Cześć.